sumie. Cóż. W ten weekend porządnie dać po prostu w palnik. Pomeranie MTB Maraton, czy się trzeba upodlić? Każdy ma jakiś taki swój sprawdzony posiłek przed wyścigiem. U mnie od lat chodzi bieluśki chleb z dżemem. Albo z ciemnym, ale z dżemem. Także na szczęście nie muszę gdzieś tam w terenie szukać wrzątku, żeby zalać owsiankę, żeby coś tam zrobić z ryżem. Widelca nawet nie muszę szukać. Chleb z dżemem, ale z dżemem. Kolbudy. Będę się zapisać. 3, 2, 1 i zostawiamy! Dołek, 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 dawaj, Dołek, leć! Dawaj, Dołek, dawaj! Jest drugie miejsce! 3, 2, 1 i zostawiamy! No ładnie, ładnie. Tak, ładnie. Gratulacje. Czemu? Wszyscy się pogubiliśmy. Ja? No, no każdy osobno. Chleba mylałem, ale z jadłem, nie? A ty nie miałeś chleba? Pieprzyłem przed wysiłkiem. Ale z dżemem. Miejsce drugie, Łukasz Derchelt. ASE Trek Gdynia. I miejsce pierwsze, zwycięzca kategorii M30, Daniel Majkowski, My Bike Team. Niezwykle pozytywna. Nie. Luftu. Dyszkę. Również witam. Główna ekipa bufetowo-bidonowa stoi już na Sobieńczycach, jest ulokowana, a ja tutaj jestem w Krokowej przy kościele. Jakimś takim. Na razie. Trek Gdynia w całej okazałości jeździ zawsze całą szerokością drogi. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak jak sobie założyłem, tak się upodliłem. No. Będzie bolało, za tydzień zbiornik, to będzie bolało. Jedziesz? O kurde, coś tu odwrotnie. Jeszcze raz. Czy startujesz za tydzień? Jasne, jadę, jutro za tydzień będzie bolało. Dzisiaj bolało, ale jutro za tydzień będzie za bolało. Czyli dzisiaj bolało, jak ci się myli jutro za tydzień. Nie no, właśnie wiesz tam, ja dojechałem do nich, do Łukaszów. Mówię, okej. Czekaj. O, już Łukasz, dobra, czekaj, czekaj. Mówię, w pogonie Łukasza mi to, Jarka. Otwórz mnie to, bo przecież się kameruje. No szkoda, aha, to tam się tak fajnie jechało. Nektar bogów, panowie. Tak ambrozja. Jest. Ambrozja, my mamy niczym w Olimpie. Dziękuję. Namówiłeś. Setkę? Zostaw. Weź dawaj to w pieprz tutaj weź, do środka. Rekwiruję to. No słuchaj, Łukasz, telefon do Arka, a ja tam podjadę wtedy do was. Gdy nie zostawiasz, czy tam w Gdańsku? W Gdyni będzie robione dobra, to. Dobra, super, super, świetnie.
ogarnęliście go, czy nie? Co? Jest prezes Nio? Bidony zmęczyłeś. No dwie godziny to nie tak co tam roboty, nie? No tam na podjeździe się nic nie zmieniło raczej. Co? Na razie. U mnie to by było tak... się ewakuować trzeba. Bramie pełna. Dupę zawracał, muszę za nim łazić, kurde, za tą kolę i zdjęcia mu robić, no. I co, zdjęcia ci teraz zrobi? Poczekaj. Czekaj. Gdzie trek? Poczekaj. Naślinić palec. I co, napis ma być? No ja. Za daleko sobie. To nie jest poruszony, nie mów mi brzydko, bo ja tu nagrywam vlog. A? Kało, kało? No dobre. Idziemy tu, pojedziemy teraz, żeby coś jeszcze ciekawego. Pełna. No. No. Co, wynik już? To no są, jesteś. Na pudle. Tak? No co mi się, ja idę. Drugi jesteś. Który? Drugi. Drugi? W kategorii. Siódmy. Open. Polis szósty. A, Werobiew, to ten Rosjanin był, tym żółtym. Tym żółtym, z cała Italia. A co to, wyścig, kurde, pokoju? Który jestem ja? Jesteś 29 i 10 pokoju. Czyli w 31. Super. No ty byłeś, z tyłu powinieneś więcej wiedzieć. To ja ci mogę powiedzieć, co było z tyłu, a ty masz... Z przodu? Tak. Cały czas był full gaz. Z tyłu też. Tylko trochę później się zaczął, no. Ty byłeś w tej pierwszej grupie, tak? Pierwszej grupie. Dogoniliście tych uciekinierów. Uciekinierów dogoniliśmy na czwartym podjeździe. Ciekawe. Przepraszam. Tak, Karolina? Na razie, pa. I wpadliście jedną grupą, oprócz Rzeszuta i Rucińskiego. Oprócz Rzeszuta i Rucińskiego wpadliśmy jedną grupą, no prawdopodobnie ten trzeci jeszcze miałeś jechać na solo. A, to pan nagrywa. Żegnam. Do widzenia. Proszę mi oddać kurtkę, tak? Nie. Wjechaliście teraz ja jestem grupą, ambasadorem Salomona. Szybkim tempem, no. Bo meta praktycznie na zjeździe. No. Ostry finish, 200-metrowy. Tak. No na full gas, pełen ogień. Rozumiem, rozumiem. I niestety dopiero siódmy. A, wiesz. Niektórzy by się dali pochlastać. Za siódme oddałbym dzisiaj pewną część ciała. Szybkę kierownik otworzy. To ja nie otworzę, bo jak korbkę mi ukradnie. Startujesz za tydzień? Gdzie? W wyścigu Gniewino? Jak będziesz, to będę. No to będę. To będę. Dobrze. A kolega tam? Kto to tam? Kolega, a z kolegą już tam gadałem. Kolega już w tej chwili powiedział, że będzie jechał. Dobrze. Do widzenia. Jestem w ogóle taki... A witam, ale nie jest gorszy pojazd. A weź mu daj tu w komin lepiej. Ja do filmu chciałem. Do filmu? Dobrze, no występuję. Mówisz, bo ci tak. O, pa, co się dzieje, zobacz. Dobrze. Na razie. Na razie, ale daj tu wpalnik mu troszkę. Ole poszedł. Pokiwaj. No. Specyficzny jestem gość, bo strasznie mi po prostu zimno. O, idę tam, no, jakieś ciuchy będą mieli. Czy już rozmawiałem z tobą? Rozmawiałeś. I co mówiłeś? Popełniłem duży błąd na jednym z podjazdów. Kto
który kosztował cię utratę wszystkiego. Wszystkiego. Wszystko, co wypracowałeś. Wszystko, co pracowałem. Pękło. Jak bańka mydlana. A czemu? Nie, no, zakręciłem. Tak to pieprzymy na potrzeby filmu. Trochę się zakręciłem i... Ja pożyczam ciuchy od wszystkich po prostu znanych mi osób, żeby coś można ubrać. A i tak się trzęsę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Jadę. Słucham? Żegnam. Jestem ambasadorem marki teraz Salomon, ponieważ wygryzłem krzyżaka, ponieważ po prostu... Pożyczyć? Nie, jestem ambasadorem marki Salomon. Ponieważ wygryzłem krzyżaka. Repa miał kontrolę antydopingową, zaraz do niego zadzwonimy. Lecz najpierw... No i co to tam, co ty? Kontrol miał? Antydopingowski? Jak to idzie, jak to szło po pobycie? Zara po mecie. Rzeszut. W trójkę. I co tam się robi, siku? Do zbiorniku? Wysikałeś tyle? Kau? A ciekawa? Instytucja? Powiedzmy sobie. Polada, ja pierniczę, fantastycznie. I to jakieś przyczepa była, czy gdzieś tam mieli, no, dom wiejski, mówisz, gdzieś tam na zapleczu. I były osoby w fartuchach jakichś białych? Pielęgniareczka taka? Ale taka elegancka? No nie, no tak tutaj z ciekawości, nie? Tam, no, godzinę czasu, ja pierniczę, zamiast zjeść coś... Chleb. Z dżemem. A wiesz, że dekoracje miałeś w międzyczasie, nie? Była dekoracja, żeś pucharu nie odebrał. Chris tam był, nie? Bo Chris był tam w kategorii na pudle. Nie wiem, czy tam odebrał, czy nie. Bo byłeś w krem wtedy do golenia, nie? No a przed weselem jeszcze repa. No tam powiedzmy tak sukcesywnie tak jechałem, coraz wolniej. Ale dojechałem, ci powiem, do mety. No mnie trochę nogi bolały tam, tak. Za tydzień coś tam poszarpiemy, prawda? No... Też mi się tak wydaje. Dobrze, to się widzimy. To na razie, ho. Do zdrzeni.